Cześć, tu Mamik, zapraszam na kolejny odcinek podcastu, tym razem nie po partyjce, jestem sam bez Ditki, z tego względu, gdyż pragnę Wam zaprezentować nowości na rok 2024 z polskich wydawnictw. Sobie jakoś to podzieliłem na wydawnictwa, czyli na początek zapraszam na wydawnictwo Portal. Jeśli śledzicie wydawnictwo Portal, to wiecie, że pewne gry się prawdopodobnie pokażą, jest to na 99%. Tak było też z tą grą, czyli White Castle, Biały Zamek. Gra tych samych autorów co Czerwona Katedra. Tutaj wysyłamy swoich robotników, mamy kości, rozmieszczamy kości, pobieramy z trzech mostków, tak, w trzech kolorach, wysyłamy je na planszę. To wszystko musimy dosyć mocno zmaksymalizować, bo mamy tylko 9 tur, dosyć ciasna, krótka kołderka gra. Jest aktualnie w przedprzedaży. Kolejna gra to Cthulhu, Dead May Die, Fear of Unknown, czyli samodzielny dodatek, bym powiedział, z ulepszonymi zasadami, jak to tutaj jest opisane. Cthulhu w uniwersum Lovecrafta, raczej tutaj nie muszę za dużo opowiadać o nim, od 1 do 5 graczy. Kolejna gra to Cyberpunk 2077, Gang of Night City. Gra troszkę mi przypomina Godfathera. Tutaj też mamy Erika Langa w tych autorach, którzy są. Gra od 1 do 4 graczy. Tryb solo będzie działał tak, że będziemy po prostu walczyć z wrogimi gangami. Dosyć fajnie, bo w Godfatherze nie mamy takiej opcji. Jestem ciekawy, jak ta gra się zaprezentuje. Gdzieś tam pierwszy odbiór tej gry. Może uda mi się zagrać nią. Kolejna gra to Ewakuacja, czyli gra od Suchego. Jeśli oglądaliście gry SN-owe, to ta gra gdzieś się tam przewijała. Chodzi o to, że będziemy uciekać z naszej planety, przenosić się na nową planetę. Jest to swego rodzaju wyścig, mamy 4 rundy, bądź jeśli komuś się uda zwiększyć poziom produkcji surowców do 8 i wybudować przy tym 3 stadiony na nowej planecie, wtedy wygrywa, a jak nie, to sobie podliczamy punkty. Dosyć fajnie to wygląda, ale czy fajna będzie, też musimy troszkę jeszcze zaczekać na pierwsze opinie. Kolejna gra to Marvel Zombies, X-Men, tu chyba nie muszę przedstawiać, seria Zombie Side, to chyba każdy zna. Kolejna gra to Mędrcy z nadpołudniowego Tygrysu. Kolejna gra Shauna Philipsa, jeśli znacie Shauna Philipsa, robi trylogię, gdzie każda gra jest dosyć różna. Już kilkanaście tych trylogii zrobił, gdzieś tam u mnie też leżą one, muszę Wam zacząć je nagrywać. W tym jest standardowo, żeby zdobyć jak najwięcej punktów, tak jak w każdej jego grze. Tutaj będziemy mieli kości, będziemy aktywować sobie standardowo. Mirko mu to malował. Czy jeśli jesteście fanami tej serii, no to tutaj znajdziecie wszystko to co znacie z poprzednich. Do tego mechanika, mamy kości, będziemy aktywować sobie karty. Kolejna gra to Sentential of Multi-Universum. Totalnie nie mój klimat, ale jest to gra kooperacyjna, w której będziemy sobie kontrolować bohatera, wykorzystywać jego moce. Oczywiście gra karciana, gdzie będziemy sobie to wszystko ładnie kombować, jak to w karciankach. Tutaj mamy w formie komiksu. Kolejna gra to Septima od Mind Clashu. Tutaj mamy, bym powiedział, semi-cop, bo mamy grę, w której będziemy, główna mechanika opiera się na jednoczesnym zagrywaniu kart. Tak, mamy 9 kart. Czym więcej graczy zagra tą kartę, ta karta jest mocniejsza. Chodzi o to, że zagrywać te karty, ale nie wzbudzać wśród mieszkańców za dużo podejrzeń, bo przychodzą łowcy czarownic, tak? Taki, tak jak wspominałem, semi-cop oparty na rywalizacji. I tak jak wspominałem, Sempia jest to chyba najsłabsza pod względem ciężkości gra Mind Clash. Kolejna gra jest to Spicy, taka, powiedział, imprezówka, gdzie będziemy zagrywać karty, albo bardziej mówiąc wciskać karty zakryte i deklarować, co tam jest, tak? Czyli mamy przyprawę i ilość. Następny gracz może iść w to, musi przebić albo sprawdzić. Taka, tak jak wspominałem, imprezówka troszkę. Kolejna gra to jest Projekt Gaia, tu wam za dużo nie będę opowiadał o niej. Jest to przeróbka Terra Mistyki. W kosmosie przeniesiona, gdzieś tam macie po partyjkę, także możecie sobie sprawdzić. No i do tego następną grę, jaką wydają, jest to Era Innowacji, czyli najświeższa odsłona tych teramistyki, też przerobiona dosyć mocno. Macie filmik po partyjce, partyjka, zasady możecie śmiało sobie sprawdzić. Akurat jeśli chodzi o erę innowacji, była już przedsprzedaż. Kolejna gra to są Szczury z Vistar. Gra, w którą miałem, szczerze mówiąc, na celowniku SN-owym, ale gdzieś tam mi się rozjechała ona. Z tego względu, że stawiałem na 90%, że Portal to wyda. Gra, gdzie strzelamy się w szczurków. Mamy 5 rund, czyli 5 dni. Mamy swoją rodzinę, która walczy o przywództwo nad kolonią. Będziemy sobie budować łóżka, pomieszczenia, wykopaliska, rozwiązywać misje na farmie, witać myszki, budować nowe wynalazki, ubiegać się o osiągnięcia. Oczywiście wygrywa ten gracz, który zdobędzie najwięcej punktów zwycięstwa. Dosyć fajnie to wygląda, jest tryb solo. Jeśli chcecie zobaczyć tą grę, chłopaki z kości wrzucili szybką wrzutkę. Kolejną grę, którą mam na celowniku, jest to Dune, Wojna o Arkis, z tego względu, gdyż to jest to gra tych panów, co zrobili Władcę Pierścieni, czyli tą najlepszą wersję tej gry, czyli Wojnę o Pierścień. Tutaj tak samo mamy tą grę od 1 do 4 graczy, standardowo, tak jak tam, najlepiej ona wypada w dwuosobowej potyczce. Jestem ciekawy, na ile zrobili tą grę świeżą, a na ile po prostu skopiowali tamten pomysł i wsadzili go tutaj, bo to wszystko wygląda podobnie, tylko mamy inny świat. Kolejną grę, jaką mam na celowniku, standardowo Vital Lacerta. Pierwszy raz nie kupiłem, nie wsparłem Vital Lacerty w kampanii. Poczekałem sobie na Portal, a szczerze mówiąc z tego względu, gdyż po Water Machine jestem troszkę zniesmaczony. Uważam, że delikatnie już Vita się kończy. Tutaj mamy innowacje. Standardowo ciężka gra, jest, boję się, że będzie troszkę przekombinowana. Gdzieś tam ją odpalę na tabletopie. Jeśli już tam kilka razy zagram, ją w miarę ogarnę. Przedstawię Wam zasady, jak to wszystko tam wygląda. Z ostatnią grą jest śmieszna sytuacja, bo grę już miałem praktycznie kupioną w koszyku, tylko czekałem do prezentacji portalowej, bo gdzieś tam to wydawnictwo Mind Clash się przewijało. Stawiałem, że to wydadzą, ale nie byłem pewien, dlatego to było w koszyku sobie wisiało, ale odklikłem. Jest to Voidfall, gra malowana przez Jana Tula, to z automatu wskoczyła na mój radar. Kosmiczna gra 4X, jestem ciekawy, jak to wyszło. No, tutaj mamy, co ciekawe, 3 tryby. Mamy tryb solo, tryb kooperacyjny, tryb rywalizacyjny. W tym trybie solo i kooperacyjny mamy kryzys, później tego kryzysu nie ma. Także dosyć to fajnie wygląda. Troszkę się boję tych multum zasad, bo tam widziałem Turcinego jako autora. Wiem, że on potrafi dać jakieś pierdółki, które są dosyć ciężkie do ogarnięcia, w sensie nielogiczne, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Ta gra na pewno będzie na celowniku, super się prezentuje na stole, stołożerna. Kwestia, czy znajdę ekipę, żeby ją ograć, żeby Wam zaprezentować, ale na pewno postaram się solo Wam wrzucić. I to by były praktycznie wszystkie gry od Portalu. Pewnie Portal jeszcze tam w międzyczasie powrzuca jakieś gry, które wiszą. Już nie mówię o tych wiszących grach z tamtego roku, które miały wyjść, a nie wyszły. Jeśli podobało Wam się, dajcie znać, na jakie gry wyczekacie. Na tą chwilę wszystko. Dzięki i do następnego.